Witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Jako korepetytor online z przedmiotów ilościowych ekonomicznych chciałam Wam pokazać, jak można wyznaczyć minimalną liczebność próby przy szacowaniu średniej, ale w przypadku, gdy mamy tak zwaną dużą próbę. O co chodzi? Zacznijmy od treści zadania. Ile rodzin należących do określonej grupy zamożności należy wylosować niezależnie od próby, by oszacować średnią miesięczną kwotę wydatków na cele kulturalne tych rodzin z dopuszczalnym maksymalnym błędem szacunku wynoszącym 100 zł, jeżeli wiadomo, że odchylenie standardowe tych wydatków z próby, która liczyła 100 obserwacji, wynosiło 80 zł, a przyjmowany współczynnik ufności wynosi 0,90. Musimy pamiętać o jednym elemencie. Poruszamy temat minimalnej liczebności próby, a jak wiemy, te wzory są tworzone z przedziałów ufności dla średniej. Obowiązują po prostu te same zasady doboru wzoru, jak w przypadku budowy przedziałów ufności dla średniej w populacji generalnej. Zaczynamy od tego, że jeżeli tutaj w treści zadania jest napisane, że dana cecha, czyli tutaj te wydatki, posiadają rozkład normalny, musi to być wyraźnie napisane, ze znanym odchyleniem standardowym równym ileś tam, to my będziemy korzystać z tego wzoru. Wzór ten bazuje na rozkładzie normalnym, gdzie znana jest konkretnie wartość sigmy, czyli odchylenia standardowego w populacji generalnej. Teraz w przypadku innym, gdy nawet jest napisane, że rozkład jest normalny, ale odchylenie standardowe jest niepodane, ile wynosi w tym rozkładzie normalnym. To są już pozostałe inne przypadki, gdy nie ma informacji o rozkładzie normalnym ze znanym konkretnym odchyleniem standardowym, poruszamy się już w temacie, czy próba jest mała, czy próba jest duża. U nas, gdy wiemy, że nawet jeżeli rozkład jest normalny, ale nieznane jest odchylenie standardowe, a widzimy, że próba jest mała, to korzystamy z tego wzoru. Wzór ten bazuje na rozkładzie testu studenta i musimy sobie dopowiedzieć, że próba jest mała, na przykład gdy nie przekracza 30 obserwacji, czyli do 30 włącznie traktujemy, że próba wstępna przy szacowaniu przedziału ufności okazywała się próbą małą. Ja na uczelni byłam uczona, że maksymalna liczebność próby to 30 obserwacji. Wy możecie być na uczelni uczeni, że mała próba to jest tylko do 60, może do 80, 100. Wszystko zależy od tego, jak ćwiczeniowiec, wykładowca przedstawi to na swoich zajęciach czy wykładach. Wy musicie się kierować tym, co omawia Wam wykładowca. Więc to jest dość płynne. W przypadku, gdy jednak okaże się, że nadal i mimo, że nawet jest napisane, że rozkład jest normalny, że odchylenie standardowe jest, ale ono nie jest konkretnie podane, ile wynosiło, to my oceniamy, czy próba była duża, czy mała. Jeżeli jednak próba okazywała się duża, czyli w moim rozumowaniu przekraczała 30 obserwacji, to będziemy mówić, że należy korzystać ze wzoru na minimalną liczebność próby, ale bazującą na rozkładzie normalnym. Wzór wydaje się bliźniaczy do tego, co mamy kilka linijek wyżej, ale jak widzimy, wzór ten ma taką różnicę, że tu jest odchylenie standardowe z próby, a tu jest odchylenie standardowe z populacji generalnej. Można by było powiedzieć, tu odchylenie, tam odchylenie, to samo. Nie. Jeżeli podstawicie do tego wzoru, a wynik Wam faktycznie wyjdzie poprawny, a powinniście podstawić do tego wzoru, zadanie może być całkowicie niezaliczone. Bo dla wykładowcy, ćwiczeniowcy na pewno robi różnicę, czy traktujecie odchylenie podane w treści zadania jako odchylenie z próby, czy z populacji generalnej, bo nie zawsze one przyjmują dokładnie tą samą wartość. Na pewno sobą nie są.
To, że odchylenie standardowe z próby wyszło na określonym poziomie, nie oznacza, że tyle samo będzie wynosiło odchylenie standardowe, ale w populacji generalnej. Rzadziej stosowanym wzorem, który jeszcze warto sobie omówić, jest przedział, czy tam powiedzmy wzór na minimalną liczebność próby, ale gdy próba jest tak samo mała, ale podane odchylenie jest zaznaczone, że pochodzi z próby, ale jest tak zwanym nieobciążonym odchyleniem standardowym. My w naszym zadaniu skorzystamy ze wzoru tutaj podanego jako na dużą próbę w przypadku, gdy nieznane jest odchylenie standardowe w populacji generalnej. Zaczynamy od wypisania wszystkiego, co jest podane w treści zadania. Zaczynamy wypisywać, a więc po pierwsze my badamy miesięczną kwotę wydatków na cele kulturalne tych rodzin. Wiemy, że odchylenie standardowe z próby, jakie zostało podane, to 80. Dlaczego tak mówię? Bo jasno jest napisane, że odchylenie standardowe było wyznaczone z próby, która liczyła 100 obserwacji i ono wynosiło 80 zł. Dlatego ja piszę, że to podane odchylenie standardowe pochodzi z próby, czyli stosuję oznaczenie SODX. Jeżeli chodzi o sigmę, czyli odchylenie standardowe z populacji generalnej, ja je traktuję jako nieznane, bo po prostu nie było powiedziane, że rozkład jest normalny z odchyleniem standardowym z tej populacji na poziomie tego nie było, a więc traktuję, że odchylenie standardowe pochodzi z próby, co jeszcze sobie potwierdziliśmy. Jak wiemy, maksymalny dopuszczalny błąd w szacunku podany w treści zadania wynosił 10 złotych. Musimy to też wypisać, o tyle maksymalnie chcemy się pomylić, przy budowie przedziału ufności. Jeśli chodzi o współczynnik ufności, to w naszym zadaniu on wynosił 0,90. Oczywiście też to się bierze z treści zadania, jest tutaj to wypisane. I jeżeli współczynnik ufności wynosi 0,90, oznacza to, że poziom istotności alfa w takim zadaniu wynosi dopełnienie do jedynki, czyli 10%, zapisane w ułamku dziesiętnym, czyli jako 0,1. A więc teraz zaczynamy powiedzmy wypisywać to, co będzie nam potrzebne do podstawienia do wzoru na minimalną liczebność próby ze wzoru, który jest nam potrzebny. Jak widzimy, będzie potrzebny wzór, czy tam wartość na U-alfę, czyli wartość krytyczną z rozkładu normalnego. Czy ja ją policzę w Excelu, czy wyciągnę ją z jakichkolwiek tablic, moja sprawa. Ważne, żeby była wypisana poprawnie. Jeśli macie do czynienia z Excelem, tam formuły można wpisać. Na oddzielnym moim filmie na pewno znajdziecie, jak sprawnie można odszukać wartość krytyczną w rozkładzie normalnym. Ja korzystam z takiej wersji, jakbym to powiedziała, jak to na kolokwium bywa, czyli tylko papierowej. I jak ja uzyskałam to wartość 1,64 dla poziomu istotności 0,1. Po pierwsze, rozwiązując ileś zadań, wbije się Wam do głowy, że przy 10% wartość krytyczna z rozkładu normalnego to 1,64. Ale jak to należy policzyć? Po pierwsze, zaczynamy od obliczenia, gdzieś na papierze, ręcznie albo w głowie, 1 minus alfa przez 2. Dokonujemy takiego obliczenia i liczymy 1 minus 0,1 przez 2, czyli sprowadza się do obliczenia 1,0,05, czyli 0,95. I teraz tą szukaną wartość my, otwierając tablicę dystrybuanty rozkładu normalnego, w środku takich papierowych tablic szukamy 0,95, gdzie to się znajduje najbliżej. No i teraz tak szukając, znajdujemy, o, tu jest wartość najbliższa 0,95, bo 0,95 w tablicach ja konkretnie nie mam, ale mam 0,949493. Ta wartość jest troszeczkę mniejsza, brakuje 503 jednostki, a kolejna już jest o 529 wyższa.
I teraz, jeżeli to jest ta wartość, którą my szukamy w tablicy, to musimy zauważyć, że wartość krytyczna wynosi 1,64, bo to jest od wiersza 1,6 i od kolumny 0,04. A więc wartością potrzebną do tego zadania jest 1,64. Przełączając się z powrotem do zadania i wracając do elementu głównego zadania, możemy podstawić do wzoru. Jak już mówiłam, korzystamy ze wzoru w przypadku, gdy próba jest duża. No, próba u nas jest duża, no bo liczyła ponad, czy liczyła 100 jednostek, a więc na pewno spełniała kryterium, że próba była przynajmniej 30. A więc podstawiając do tego wzoru, podstawiam i 1,64, i 80, i 10 jako wartości, które są niezbędne do obliczenia. Wychodzi mi wynik niecałkowity, jak widzimy, czyli około 172,134 tysięczne. To jest bardzo ważne, wynik musimy zaokrąglić do całości, no bo to jest liczebność. Próba nie może wynosić 182 rodziny i ileś po przecinku, tylko liczbę całkowitą. I co jest ważne, zaokrąglamy w górę, bo to będzie nam gwarantowało to, że nie przekroczymy tego dopuszczalnego błędu szacunku, który sobie przyjęliśmy w treści zadania. A więc w zaokrągleniu będą to około 173 jednostki i podamy następującą interpretację. Zawsze pamiętając, że bierzemy wartość kolejną całkowitą, wyższą od tej podanej niecałkowitej. A więc możemy powiedzieć w naszym zadaniu, że minimalna liczebność próby to 173 rodziny. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania-projekty@wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania-projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.